Skąd wzięli się Żydzi-Wianowie? Profesor Elżbieta Kowalczyk to jest profesor archeologii, profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, która bada tutaj nasze pogranicze prusko-mazowieckie, stwierdza w swoich źródłach, że Żydzi pojawili się w Wianowie już w XVI wieku. Czyli za panowania dokładnie króla Zygmunta II Augusta, ostatniego króla z dynastii Jagiellonów. Ale źródła, które mówią o gminie żydowskiej, to są źródła z XIX wieku, dokładnie z 23 września 1819 roku, które konkretnie podają ilość rodzin żydowskich, że wystąpiło oddzielenie, wydzielenie obszaru do zamieszkania ludności żydowskiej, powstanie tak zwanego dozoru burznicowego, czyli wydzielenie gminy żydowskiej w Wianowie. To są źródła z XIX wieku, zapisane w administracji, w źródłach, w dokumentach administracji carskiej, ponieważ my tutaj się znajdowaliśmy Janowo pod zaborem rosyjskim. I te źródła pochodzą dokładnie, które potwierdzają istnienie gminy żydowskiej dokładnie z 1819 roku, czyli z pierwszej połowy, początku XIX wieku. To już są dokładne źródła. I zapisy w księgach parafialnych także. Czy w Wianowie była kiedyś synagoga? Tak. Była? Tak. No to może Tereska powiesz. Nawet tutaj była zaraz, o tu za piekarnią. Wechsler mieszkał Żyd i on miał, no taka przybudówka, była po prostu przybudówka, była z drewniana, taka biegła. Ale Żydzi przychodzili i modlili się, a później kupili taki domek, to tam o, jak do dzisiaj, Kocia ulicy. Tam, w Kocie ulicy, tak zwanej tam, w tej tylnej ulicy, kupili taki domek i tam się schodzili i tam się modlili. I tam zabawy różne, tańce mieli, ale pięknie tańczyły u dziewczyny, ładne, poubierane, ale tańczyły same. Bez mężczyzn. Mężczyźni osobno tańczyli, tak. I oni osobno. No bo to jest taki zwyczaj. Tak, taki był zwyczaj ich. Tak. No i śluby tak samo, tam ten ksiądz czy rabin oddawał im tam ślub. No i tak to było. Czy w Wianowie była synagoga? Z tego co wiem, to była w Wianowie synagoga. Prawdopodobnie mieściła się na ulicy Granicznej i Mławskiej. Tam, gdzie obecnie mieszka były dyrektor pan Komorowski, mniej więcej w tej okolicy. Tylko w Wianowie to nie mówiło się na to synagoga, tylko burznica albo bożnica. Czy w Wianowie była synagoga? Tak, w Wianowie była synagoga, dom modlitwy i spłonęła w tysiąc... Ja będę się posiłkowała notatkami, jakie zrobiłam. Spłonęła dokładnie w 1826 roku. W czasie pożaru, który strawił 3/4 całej miejscowości, całego Wianowa. A skąd tak naprawdę się wzięli Żydzi w Wianowie? Wianowie. Wianowie to w Lizinie. To het przed nami. Żydzi przecież nie mieli swojego państwa. Oni nie mieli. Oni dopiero po wojnie teraz, po 1939 roku odzyskali. Dali im po prostu... Po 1945. Bo 1939 to wybuch wojny. A po wyzwoleniu. No to po wojnie. Po 1945 roku. To dostali kawał właśnie tego, dali im, żeby mieli swoje, tak jak Polska, swoje ziemie i oni, bo tak to oni do tego czasu, oni nie mieli, to po prostu rozprzestrzeniali się po całym świecie. I w Niemczech, i w Anglii, i we Francji, i w Polsce, wszędzie było żydostwo, bo oni nie mieli, oni przecież i tam rodzili się, tam chodzili do szkoły, no to wiemy, że... I kształcili się. Żydzi bardzo lubili się kształcić i prowadzić handel, bo oni tylko z handlu żyli. Czy w Wianowie jest cmentarz żydowski?
Tak, cmentarz żydowski znajduje się za szkołą, niedaleko. Wiem, że to u nich w języku było nazywane Kirkut, ale z języka niemieckiego było trochę wzięte i zniekształcone tu, zwłaszcza przez Polaków, Janowie, i my to nazywamy Herchowo albo Kerchowo, tak? A czy w Janowie jest cmentarz żydowski? Tak, w Janowie do dzisiaj zachowały się jakby takie pozostałości bardziej cmentarza żydowskiego i z tego co wiem, to pierwotnie cmentarz też znajdował się niedaleko synagogi na ulicy Granicznej, a potem cmentarz nie przeniesiono, tylko wydzielono, ponieważ cmentarza nie można przenieść. Wydzielono na ulicy dzisiaj Działowej, na przedłużeniu ulicy Działowej, czyli jakbyśmy szli na wschód od Rynku Janowskiego, idąc ulicą Działową, jej przedłużeniem dochodzimy do cmentarza żydowskiego, gdzie dzisiaj stoi tablica upamiętniająca, że jest to cmentarz wyznania mojżeszowego i tam właśnie chowano mieszkańców, którzy zmarli, mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Chciałam się pani zapytać, czy gdzieś w Janowie znajduje się cmentarz żydowski? Czy co? Cmentarz żydowski. Czy jest, gdzieś jest? Był. Ach, był. Tam, no to powiedz o tym. Tak zwany Herchów. Jak się idzie tutaj do szkoły, nie do szkoły, tylko zaraz tutaj, jak Piaseckie, to nie wiecie, Piaseckie. To drogo kawał i tam był cmentarz żydowski. Ale w tym roku, ja widzę, tam ogrodzony tylko jest, ale się tym nie interesuje. Czy w Janowie są jeszcze osoby żydowskiego pochodzenia? Z tego, co się orientuję, to chyba ostatnie osoby, które miały jakiekolwiek pochodzenie żydowskie, wyemigrowały jeszcze kilka lat przed wojną. A czy obecnie w Janowie mieszkają osoby żydowskiego pochodzenia? Nie. Sprawdzałam to i z całą pewnością dzisiaj nie ma potomków właśnie tej grupy społecznej, która zamieszkiwała dobre kilka wieków w Janowie. Czy obecnie w Janowie mieszkały jakieś osoby żydowskiego pochodzenia? Czy w tej chwili mieszkają? Tak. Wątpię. Chyba nie ma. Wszystko, jak dowiedzieli się, że wojna ma być, to wszystko z Janowa uciekało. Tak, wszystko uciekało. Nawet tak Lipszyc miał olbrzymi sklep, duży miał sklep. Materiały, wszystko, i elegancko, i rowery, wszystko duże. Jak Niemcy przyszli, rozrabowali wszystko. Jego zabrali, jeszcze ojciec do Mławy zawiózł mu tam te materiały i zaraz Niemcy, jak Żydy, zabrali tego Lipszyca tam do... I cała rodzina się rozpadła i wszystko. I od tego czasu nie słyszę, żeby ktoś był z rodziny żydowskiej. A tutaj do naszej szkoły chodzili jacyś Żydzi? Nasza szkoła powstała w 1938 roku i tak mi się wydaje, że chyba nikt nie zdążył pójść do tej szkoły, bo właśnie w 1938 albo jeszcze wcześniej wyjechały te ostatnie osoby. A zna pani może jakieś nazwiska żydowskie osób mieszkających w Janowie? Tak, znam i mogę przeczytać nawet. To są nazwiska, które pochodzą z ksiąg, parafialnych. I może ja tutaj te nazwiska przeczytam, oczywiście to są nazwiska z 1800, spisane z ksiąg parafialnych z lat od 1810 do 1812. I najczęściej powtarzającym się nazwiskiem jest Jakobowicz, Moskowicz, Lachmanowicz, Krygier, Händler, Izraelowicz, Mojżesz, Teitelbau, Herszkowicz, Jeskowicz, Srulowicz, Zelman, Ber. Takie nazwiska są zapisane w księgach parafialnych przez dawnych proboszczów parafii Janowo jako nazwiska naszych braci młodszych, przepraszam, starszych w wierze, jako nazwiska rodzin wyznania mojżeszowego. Tutaj Żydzi w Janowie mieli jakąś taką wspólną ulicę, gdzie mieszkali wszyscy, czy jeden mieszkał tu, drugi tu? Nie,
Rozproszeni byli. I mieli w Kociej ulicy i tutaj mieli plac. I chyba nie wiem tutaj czy... Nie mieli własnego placu. Nie było, tylko domy pobudowali tam. I tu na rogu, co teraz mieszka Kisielewski, to też było żydowskie. Czy zna Pan jakieś nazwiska Żydów mieszkających kiedyś w Janowie? Akurat ostatnio poznałem, bo wpadła mi w ręce księga chyba gminy żydowskiej, gdzie były zapisywane wszystkie urodzenia, zgony i akta małżeńskie. To jest akurat, patrzę, są nazwiska, jest rok 1810-11. Abram Jakobowicz, Brana Moskowicz, Gitla Osier, Małka Rachmanowicz, Rafka Rafał, Sara Krygier, Aaron Händler, Berek Jakubowicz, Chaim Izraelowicz oraz wiele, wiele innych. To są tylko takie przykłady. Żydzi mieli jakąś jedną wspólną dzielnicę, czy... Nie wiem o dzielnicach wcześniejszych, ale posiłkuję się tu książką księdza profesora Grzybowskiego, który napisał monografię Janowa. I cytuję tutaj jego słowa i słowa pochodzące ze źródeł, zapisane w źródle historycznym z 1819 wieku. 23 września 1819 roku nastąpiło wyznaczenie rewiru na mieszkanie dla Żydów w Janowie. I tu cytuję źródło, czyli dokument, który napisał przedstawiciel carskiego rządu, Jan Rościszewski, pisał: według rozporządzenia władz Królestwa Polskiego z 1821 roku, utrzymywanego w mocy po powstaniu styczniowym, żydowska gmina wyznaniowa przyjęła ramy organizacyjne tzw. dozoru bużniczego. Po 1867 roku na terenie powiatu Przasnyskiego były trzy dozory w Przasnyżu, Chorzelach i w Janowie. Dozór bużnicowy to nic innego jak samorząd, gmina żydowska. Czyli tu wokół nas w powiecie przasnyskim były trzy gminy żydowskie w Przasnyżu, w Janowie i w Chorzelach. Gdzie mieściła się ta dzielnica po 1819 roku? Można stwierdzić też na podstawie zapisków, które zostały, zapisków właśnie, z których korzystał ksiądz profesor Grzybowski. To jest dzisiejsza ulica Graniczna i cała ulica Mławska. Tam mieściła się właśnie też synagoga, basen do obmyć rytualnych i w synagodze mieścił się jeszcze mały Bet HaMidrasz, czyli tam, gdzie się żydowskie właśnie dzieci uczyły, szkoła, tak? Gdzie właśnie tak jak wy, dzieci się uczyły. A Żydzi mieli jakieś tutaj w Janowie miejsca oprócz synagogi i cmentarza? Nie. Tylko synagoga i cmentarz? Tylko oni mieszkali, tak tam żyli, jak mogli, a nie. O, tylko ten cmentarz to mieli, tak. To cmentarz, tak. W jakiej części Janowa mieszkali Żydzi? Udało mi się dotrzeć do planu takiego zagospodarowania, znaczy planu przeniesienia Żydów na tak zwane rewiry żydowskie. Oczywiście tam jest ładnie napisane starozakonnie, tak? Żydzi są określani mianem starozakonnych. Według tego planu oni zamieszkiwali część okolicy rynku, albo to była ich własność, albo jakaś współwłasność. Prawdopodobnie ulicę Mławską, tak jak się do Mławy jedzie, to tam w okolicy właśnie synagogi czy tej bożnicy zamieszkiwali dużą część. A wie Pani, może czym zajmowali się Żydzi? Tak, jest też wspomniane właśnie w źródłach, że zajmowali się głównie handlem, ale także rzemiosłem. Nawet jest taka wzmianka o tym, że ludność lubiła kupować takie chałki. Nie wiem, czy wiecie, co to jest chałka. To jest taki rodzaj bułki, można powiedzieć, ciasta, ale ma charakterystyczny kształt i jest bardzo dobry.
I były też obwarzanki, które były posypywane cukrem albo solą. I też były, cieszyły się wielkim powodzeniem wśród ludności tutaj w Janowie. Czyli musiał być ktoś, kto był piekarzem, kto wypiekał takie wyroby i wszyscy Janowianie lubili te wyroby. Czyli nie tylko handel, ale i rzemiosło. Ja trafiłam tylko na kogoś, kto wyrabiał wyroby piekarnicze, tak? Czyli dzisiaj to byśmy powiedzieli piekarz. Jak my tutaj mieszkaliśmy, chrześcijanie w Janowie, to byliśmy, przyjaźniliśmy się z Żydami. Z tego co pan mówił, tak. Różnie się. Ale oni chyba nie chodzili do kościoła. Oni swoje mieli same te synagogi. Ale też te nasze coś im tam czasem przeszkadzali, ta młodzież też różnie taka była. To jak tam się modlili, to chodzili, tam kamieniami rzucali, to tak. Ja ty dzisiaj też różnie jak jest. Tak, ale co tak ogólnie, to nie. To ogólnie to nie przeszkadzali. Czym zajmowali się Żydzi w Janowie? Z tego co wiem, to Żydzi w Janowie oprócz tego, że prowadzili jakieś sklepy, posiadali albo prowadzili właśnie taką działalność, byli chyba z Dunii i rzeźnicy. Coś mi się tak kojarzy, bo to się wydaje. A wie pani może, jaki procent społeczeństwa janowskiego stanowili Żydzi? Tak, nawet to policzyłam. Czyli dokładnie w XIX wieku Żydzi stanowili 33% mieszkańców naszej miejscowości. Czyli na 149 rodzin chrześcijańskich było 49 rodzin żydowskich. Dokładnie właśnie to jest rejestr przeprowadzony w 1819 roku. Czyli wychodzi mi, o ile dobrze policzyłam procenty, że to jest 33%. I ostatnie pytanie mam takie, czy znają panie może jakieś takie najpopularniejsze nazwiska żydowskie w Janowie, którzy mieszkali Żydzi? No Wechsler, to wiem, Łask, Wiewiórko, tak ten Wiewiórka, co... Ja to nie pamiętam. No to ja, takie to mi się, ja wiedziałam, ale to tyle lat. Niewiona, to Wojra. To dziewczyna. Dziewczyna to była koleżanka. Nie, to nazwisko było. A te chłopak, to Abrum się nazywał. To jak? To Abrum. Abrum. To co z moim chodzili do szkoły. Dobrze się uczyli te chłopaki. Wechsler, to o tych co mówię, to Wechsler, co tu mieszkali. No. A drugi to był Łask, to tu mieszkali, co tak Wojra była. No. Wiewiórko, co był? Lipszic. No. O, Lipszic. No to takie to znam. Jeszcze inne były, ale ja pozapomniałam. Lipszic. 90 lat mam, no to jak ja mam ty pamiętać takie nazwiska. No były takie parę, ale za dużo nie było tych Żydów tutaj u nas. Lipszyc, ale ja nie pamiętam. Lipszyc, tak. O, tak. Miał trzy córki. Czy my jako chrześcijanie wspieraliśmy Żydów tutaj mieszkających? Żydzi bardzo asymilowali się z janowską społecznością. Do większych jakichś problemów nie dochodziło. No, niestety więc opowiadam, że był taki przypadek, tylko że jedna albo rodzina, albo osoba, nie wiem jak to było dokładnie, ukrywała się podczas wojny, no i niestety ktoś z Janowa tą osobę wydał Niemcom. A czy my jako chrześcijanie wspieraliśmy Żydów tutaj mieszkających? Na pewno jak w każdej społeczności zdarzały się jakieś konflikty, bo czy między Żydami względem siebie, czy między Janowianami, którzy nie byli Żydami, na pewno dochodziło do jakichś nieporozumień. Jak to między ludźmi, wszędzie. Ale jedno, co mogę stwierdzić na pewno, to w historii Janowa i wiem też, że w historii Przasnysza i Chorzel nie doszło do żadnego pogromu żydowskiego. Oprócz cmentarza są jakieś pozostałości po społeczności żydowskiej? Szczerze się nie zastanawiałem tak do tej pory. Mi się wydaje, że nie ma. No niestety pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa doszczętnie
zniszczyły Janowo, no wiadomo, II wojna światowa, hitlerowskie Niemcy niszczyli wszystkie synagogi, wszystkie budynki, zostały ograbione, zniszczone, zrównane z ziemią, tak jak część Janowa. Po cmentarzu też zostało niewiele śladów tak naprawdę z oryginalnego cmentarza, który istniał. Jak odróżniano Żydów od innych mieszkańców naszej społeczności? No to nie było trudne, ponieważ mieszkańcy Janowa, jedni i drudzy, mieli trochę inne stroje. To można było zauważyć. Jak weźmiemy sobie, wygoglujecie sobie na graficę, jak wyglądał strój mieszkańców, którzy byli Żydami, to ten strój się właśnie charakteryzuje, ma takie cechy charakterystyczne. Poza tym, no jak wyglądali? No, ja mogę tylko powiedzieć, że wyglądali no, jak cera nie była taka blada jak nasza. Włosy na pewno piękne, gęste. To po pierwsze, no, inny strój. Domy, tak jak i pozostałych Janowian, nie Żydów, były drewniane. W domach były drzwi, które posiadały mezuzy. I one się, te mezuzy, nawet do dzisiaj można takie domy drewniane z pozostałościami po mezuzie w Janowie sobie zobaczyć. To są domy na ulicy Mławskiej. Mezuza mieściła się dokładnie po prawej, w zewnętrznej framudze, prawej framudze drzwi. Jak wchodziło się do domu, to były drzwi i framuga, czyli obramowanie drzwi wejściowych. Po prawej stronie znajdowała się taka albo rurka, albo otwór, gdzie wkładano dwa wersety story. I gdy się podchodziło, wchodziło się do domu, to najpierw dotykało się z czcią mezuzy, ponieważ to były słowa story, słowa, które my znamy ze Starego Testamentu. Dokładnie to było, że to było kawałek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami tory, umieszczony w pojemniku. Mógł być to pojemnik z drewna, metalu, szkła, nawet kości słoniowej, jeśli ktoś był zamożny, zawieszony na zewnętrznej prawej framudze drzwi. To też można dzisiaj jeszcze takie otwory po mezuzie zobaczyć w tych domach na Mławskiej i na Granicznej. No co jeszcze? Język. Naród żydowski jest bardzo zdolnym językiem, zdolnym narodem. Jeśli chodzi o opanowanie języków, w ogóle jest zdolnym narodem, ale język polski też nie należał do takich języków, których by Żydzi nie opanowali. Czyli posługiwali się językiem polskim w kontaktach z osobami nie będącymi pochodzenia żydowskiego. Czyli tu natomiast językiem, którym się posługiwali w kontaktach z sobą, to był język jidysz, czyli język, który był językiem Żydów aszkenazyjskich. Powstał on w X wieku w południowych Niemczech i wykształcił się na bazie dialektu, tak nawet brzmi dosyć groźnie, dialektu niemieckiego, to był dialekt średnio-wysoki. I do tego dołączono elementy języka hebrajskiego, elementy języków romańskich i elementy języków słowiańskich. I tak powstał język jidysz. Takim językiem posługiwała się ludność żydowska mieszkająca w naszej miejscowości. I w takim języku zapisane chyba są, nie wiem dokładnie, czy to jest jidysz, czy hebrajski, macewy, czyli to, co pozostało z cmentarza żydowskiego. Czyli z Kirkutu, tak? Czy był jakiś przypadek w Janowie, że osoba pochodzenia żydowskiego wzięła ślub z osobą wyznania chrześcijańskiego? W księgach gdzieś tam trafiłem na taką zapowiedź przedślubną, że właśnie osoba starozakonna miała wziąć ślub z osobą
z Komorowa. Wtedy Komorowo przed wojną było Kleinmuckenhausen nazywane, tak, po niemiecku, ale też mieszkali tam Polacy, którzy jeszcze gdzieś tam jakoś z Janowa wyemigrowali. A czy oprócz cmentarza żydowskiego są jakieś pozostałości po nich? No to domy. Domy na ulicy Mławskiej, na ulicy Granicznej. To są domy takie charakterystyczne. A jeszcze może nie powiedziałam czegoś ważnego, że na początku wieku XIX wspomniano, że było 49 rodzin wyznania mojżeszowego, które posiadały 8 domów na własność, a 12 domów dzierżawiono, czyli wynajmowano. Czyli domy to są pozostałości, cmentarz na ulicy Działowej, po synagodze, po basenie do obmyć rytualnych nie pozostało nic, tak jak po innych budynkach, po ratuszu na przykład w Janowie, który spłonął w 1800 podczas ogromnego pożaru. Dokładnie on nastąpił w nocy z 26 na 27 sierpnia 1826 roku. To się działo w Janowie, w pobliżu spichlerza Józefa Pokropińskiego, przy zabudowaniu, i tu jest napisane, starozakonnego, czyli właśnie tak określano często ludność pochodzenia, ludność żydowską, starozakonnego Lewina Krygiera. I tu nastąpił wybuch groźnego pożaru, który strawił 3/4 całego Janowa. Po tym właściwie odbudowano część zabudowań, ale część w ogóle została nieodbudowana po dzień dzisiejszy. Dziękujemy Pani bardzo za wywiad. Dziękuję. Na wstępie chciałabym powiedzieć kilka słów na temat Żydów. Dzięki wywiadom i zachowanym dokumentom mogę Wam co nieco o nich opowiedzieć. Większość mieszkańców Janowa nie ma pojęcia, ilu Żydów mieszkało tu przed I wojną światową, a było ich około 50% janowskiego społeczeństwa. Obecnie w naszej gminie nie mieszkają Żydzi. Większa ich część została zamordowana przez działania II wojny światowej. Dosłownie nielicznym udało się przeżyć. To właśnie tu, na ulicy Granicznej, znajdowała się synagoga oraz basen oczyszczeń. Niestety, po I i II wojnie światowej w Janowie nie zostało zupełnie nic. Janowiakom dopiero po jakimś czasie udało się odbudować Janowo. Po społeczności żydowskiej pozostał jedynie cmentarz, który za chwilę Wam pokażemy. Tak jak wcześniej wspomniałam, znajdujemy się teraz na cmentarzu żydowskim. Powstał on w XVIII wieku, a ostatni pochówek miał miejsce w 1939 roku. Owy cmentarz znajduje się na ulicy Działowej. Wnioskując z wywiadów, to tutaj znajdowała się dzielnica żydowska. Obecnie jest to ulica Muławska, dawniej Warszawska. Wiadomo, nie wszyscy Żydzi tutaj mieszkali, ale większa ich część.
Jesteśmy teraz na rynku. To tutaj Żydzi mieli własne zakłady pracy. Był tutaj między innymi szewc, rzeźnik, kowal, piekarz. Przyjeżdżali tutaj kupcy z Muławy, z Działdowa, z Nidzicy, z Przasnysza i razem z Janowiakami i z Żydami prowadzili handel wymienny. Thank you.